Masowa reakcja komórkowa zwalczy wirusa poprzez elektromagnetyczną energię życia. Ale jaśniej, wyjaśnię zaraz. Obecnie przechodzimy tę katharsis. Rozbiłem to słowo, co oznacza sanepid, czyli od san, jak słońce, i epid, od epidemia, czyli san epid. To także od Niemiec, to jest niemiecki twór, to słowo, od Nimroda, czyli od Nibru, promieniowanie. Mimo ataku przechodzimy transcendencję do wyższego pola zrozumienia. I to, co teraz jest, to jest koniec krwiożerczego systemu i fałszywego świata, powietrza oraz samego kształtu Ziemi i przestrzeni biosfery. Odczuwamy właśnie, że to jest, co się dzieje z eterem jako i z tlenem, bo to jest test systemu odpornościowego każdego z nas, ale każdy, kto da się temu zmanipulować, to tak jakby dał się już zacipować, czyli będzie miał w sobie ten nadajnik, czy też jakiś uraz psychiczny, który będzie uaktywniał w tłumieniu jego odporności jako buntu przed tą obcą ingerencją, czyli za pomocą wojskowych już radarów umieszczonych na pancernych pojazdach. Tacy ludzie mogą być po prostu kasowani. Będą strasznie się źle czuć, jak w obecności właśnie tych wielkich anten. I dużo ludzi właśnie od tego pada. Będzie to aktywacja do usunięcia tej obłudnej ludzkości, która nie przestała ubóstwiać starego systemu lucyferiańskiego, który właśnie wymyślił te całe choróbska, zmutowali bakterie nasze komórkowe, ale to dalej o tym powiem. Czyli podstawowy komponent i największe oszustwo względem ludzkości to jest właśnie ten fakt, że wirusy nigdy nie zostały wyizolowane. To podstawowa chemia i biologia oszustwa. Obecnie to jest podtrzymywane w stosunku do ludzkiej rasy, ale bardzo dużo ludzi już się budzi i to wszystko, właściwie to wszystko, co teraz jest, zawala się, ale to właśnie powstało od III Rzeszy, od spadkobierców jeszcze przed Sumerem, a współcześnie są to organizacje światowe, tych tak zwanych białych i czarnych kapeluszy. Są także w stanie przekazywać nawet prawdę nam i oczyszczać swoje śmiecie, ale to nie wystarcza do wyjścia z tego chorego systemu nauki. Tutaj sprawdzi się właśnie analiza o tym, co mówiłem, czyli o wojnie jako halucynacji w zamkniętym umyśle. Prawdziwym wirusem jest stworzona właściwie ta sztuczna genetyka z całym tym syfem, jaki wdychamy i spożywamy od pół wieku praktycznie. I zostało to wytworzone właśnie przez wielkie koncerny przemysłowe, wcześniej sponsorowane właśnie przez nazistów. I teraz jest tego apogeum, to wszystko wychodzi, nasila się ta reakcja organizmów, które w naszych komórkach zbuntowały się i walczą z tym obcym tworem w naszym ciele, jakim jest właśnie fluor i inne świństwa, oraz samo to, co myślimy i w co wierzymy, ta cała astralna, duchowa otoczka wytworzona właśnie przez starożytnych i nazistów oraz przez właściwie współczesną naukę, która się opiera właśnie wraz z NASA i z innymi organizacjami. No więc musimy się przygotować, że to, że to, w co wierzyliśmy, czy też wiedzieliśmy o biologii i o konstrukcji świata, zostanie zburzone. Kompleks chorób zakaźnych to wymyślony system, który teraz na naszych oczach rozpada się i kto tego na czas nie zrozumie, a być może już nie ma czasu,
będzie przyjmować niestety te szczepienia na podtrzymywanie tego chorego tworu, jakim jest współczesna nauka, czy też jego własne myślenie. A chodzi tutaj właśnie o Boga, stworzonego przez człowieka, który nie ma nic wspólnego z tą prawdziwą energią życia i sensem istnienia. Bakteria jest jedynie mutacją zdrowej komórki, a za taką mutacją stoją właśnie obce istoty, które pragną przemieniać ludzki pierwiastek boski, ten niebocentryczny, w pierwiastek przechodzący właśnie, pochodzący od upadłych istot. Czyli jest to zdegenerowanie. To, co wyżej oczywiście zapodałem, jest ujawnione już na cały świat przez naukowców, którzy narazili swoją reputację, stracili angaż w tym pseudonaukowym świecie. Ale dopiero teraz wychodzi cała prawda na jaw i to są nasi prawdziwi sprzymierzeńcy i przyjaciele ludzkości. Tak jak już wcześniej zostało ustalone, niebieska gwiazda, ostatnio widziana na niebie, może być początkiem tego piątego świata, piąta era. Z tego, co już ustalono, jest to obiekt, który przemieszcza się, jest bardzo ruchliwy oraz emituje różne odbicia, czy też w rzeczywistości. Za tym obiektem jest nawet druga gwiazda i inne. Tutaj zrobimy przybliżenie. Wygląda to niczym gwiezdna flota, ale to jest koniunkcja. To doprowadzi właśnie do tego wielkiego pokazu, który się zbliża. Astrologowie przewidują na ten czas Wenus i Plejady, czyli Wenus będzie szybować przez gromadę gwiazd Plejad. A w przekazach ezoterycznych czytamy, czy też w wersji ciemnych, to będzie otwarcie gwiezdnych wrót, czyli ten sojusz, który otrzymał krytyczne Akaszy, pobranie do od sił tych rzekomych świetnych, i odbędzie się właśnie jakaś planetarna transmisja, niebieskie, niebiańskie rzekomo ułożenie, niby uwolnienie planety i jej wyzwolenie. Nawet odczują to nasiona gwiazd i będzie jakieś utwierdzenie stanu bycia świadomości, czyli tego całego ego, które panuje. Jest to ta złudna błogość przekazywana przez promienie gamma i tak utworzą ogromne jakieś wrota, czyli początek 5D nowej Ziemi. Czyli to już mówiłem wcześniej o budowie tej nowej matrycy Ziemi do pobierania jeszcze większej energii z ludzi. Otwarte te wieloświaty astralne jako umocnienie osi ich inkarnacyjnego czasu wraz z nadejściem Ananuki. A w tym czasie na Ziemi działają wojska Delta i robią te rzekome oczyszczenia. Ma być kasacja niby nawet pamięci tych wibracji, których sobie nie życzą u ludzi, aby niby zintegrować się z właściwą duchowością i z prawem. Wygląda na to, że jest to nadejście Nibru zapoczątkowane tymi właśnie nowymi gwiazdami na niebie. Era, która nadchodzi, długo nie potrwa, jak już mówiłem wcześniej. Te wszystkie rewelacje, które ostatnio się pokazują, pochodzą od pewnej grupy, nie tylko od jednej osoby, a więc Q najprawdopodobniej oznacza dostęp do tajnych info USA i za tym być może ukrywa się grupa wojskowych. To są generałowie amerykańscy i na pewno nie tylko. Później ujawnią swoją kukłę.
Te kiły widzimy, jakby to jest okręg przebity drzazgą. Kieruje tutaj jakby wizję na obraz szczepienia, czy też nakłucie, wbijanie się w jądro, zapłodnienie, zmiana genetyki ludzkiej, zachowań, aby z człowieka zrobić cyborga, czyli pompowanie też energii z tego koła. Wszystko się dzieje w tej linii czasu, która jest wyświetlana jakby z przyszłego punktu widzenia. Ja już tu mówiłem wcześniej, że ciemni posiadają swój indywidualny wehikuł czasu, ale on tylko działa w wymiarze astralnej i duchowej, bo ciemni stworzyli tak naprawdę tylko swoje ego przestrzeń, którą manipulują czasem i mogą zaglądać w każdy folder przeszłości i przyszłości i manipulować tym, zgrywać nawet jakieś obrazy, tworzyć karty z tego, przepowiednie, a więc, ale energia tego nie potrzebuje do zaistnienia ani ich czasu, więc jest jakby ich zatrzymaniem, więc teraz to się gryzie ze sobą i dojdziemy do tego punktu zero, czyli wchłonięcia wszystkich liczb materii nieskończoności i powróci do stanu czystego, czyli do anulowania tego sztucznego zaczynu tworu kosmosu i tej powierzchni matrycy Ziemi, która jest skażona. Też tutaj jeszcze te informacje od Ika, że potężne siły magnetyczne zaczynają buczeć i brzęczeć, a bieguny magnetyczne zaczynają chodzić w kierunku Syberii, gdy ten tlen w atmosferze jest nadmiernie energetyzowany przez właśnie tą transmisję 5G, czy to nawet są wyższe liczby G, a tym samym wyczerpuje się użyteczna ta forma, którą potrzebujemy jako organizmu biologicznego. Utlenienie jest zakłócone. To wszystko jest robione jakby na poziomie komórkowym i gromadzą się te toksyczne produkty odpadowe. I wtedy stajemy się chorzy, ale nie znamy i tak przyczyny. Jest to jakby nowa, bioinstruowana postać grypy lub choroby promiennej, spowodowanej stresem oksydacyjnym i elektrycznym. To, co się dzieje, ma właśnie wpływ na przebiegunowanie, na odwrócenie klepsydry na wzór właśnie torusa. To jest ten cały mechanizm. Gwiazda północna i gwiazda południowa, jak właśnie te obiekty kosmiczne obcych sztucznie wywracają to, co stworzyli, aby uzyskać lepszy efekt. Mogą jedynie przy tym majstrować, przy tych lejach czasu, lecz nie mogą nic ruszyć z środka. To jest ten wehikuł czasu, który istnieje jedynie na poziomie właśnie ich myślenia. Czyli oni mogą różne rzeczy zaplanować, ale niekoniecznie mogą się spełniać, bo to wszystko się gryzie właśnie z tym terminem jako właściwej rzeczywistości teraz. Jedynie mogą przemieszczać się do woli po tej linii czasu, tworząc przeszłość i przyszłość tu na Ziemi, ale nie mają panowania nad teraźniejszością, tej głębi rzeczywistości, która jest tym przykryta, a tam czasu nie ma. Jest to energia ponad tą sferę astralną, duchową i kosmiczną. O tym można też zapoznać się na filmach Sayers, trylogia czasu, wehikuł czasu, to właśnie tam jest jako chronometr, przeciągają ten pierwszy rewers Ziemi i to, co tutaj jest, to inny właśnie rewers, odwrotna strona, gdzie wytworzono czas i mysztokształty. Jednak promieniowanie energii
niebocentryczna jest tak silna, że nie da się jej powstrzymać i powoduje nawet dziury na tych na firmamencie i ukazuje prawdziwy kształt wszystkiego, począwszy od wibracji. W tych powyższych materiałach poszła też energia od Maccarda. Wysłał też kilka bardzo ciekawych linków i wyszły z tego nowe przemyślenia. Na końcu filmu zamieszczę muzykę od świadomej żaby. I razem takim sposobem odzyskujemy tą energię niebocentryczną poprzez otwarcie naszych umysłów, poprzez kart do gardła, gdzie jest czakra prawdy, następnie trzecie oko i przechodzimy aż tą energią po sam czubek głowy, aż do swojego prawdziwego awatara mocy. To jest właśnie właściwe te energetyczne ciało. I to wszystko w tym czasie, kiedy ta niebieska gwiazda, czy teraz, czy później, będzie tańczyć na placu i zdejmie w końcu swoją maskę i będzie to ujawnienie tej całej Federacji Kosmicznej Asów. Zapewne ich statek matka też przybędzie ponownie na Ziemię, jak było to kiedyś w starych filmach opisywałem, z takiego obiektu właśnie wychodziło z chyba 144 obcych istot. No właśnie tak, w tych kartach Illuminati, które nie zostały jeszcze odkryte, są tam ukazane właśnie takie wydarzenia, jak nawet zatopienie Statuły Wolności, czy też wybuch wulkanu, żeby właśnie oznaczało, że będzie się działo to przebiegunowanie do złotego czasu bogów, który i tak ma potrwać krótko. Zostanie uruchomiona, przywrócona ta klepsydra Torusa. Pokazują często na filmach, jak to przewracają. Być może będzie taka już energia. Ludzie będą po prostu ratować innych ludzi z tych różnych klatek, obozów FEMA. To będzie dane nam na krótką chwilę. Otrzymamy taką potężną moc, a wcześniej będzie właśnie zapowiadany ich król strachu, jako obecny ten terror, który król jako korona w postaci właśnie króla Hunów o imieniu Attila, przepowiedzianego przez też Nostradamusa, a co w zdrobnieniu oznacza król Hunów, czyli Attila jako z łaciny Attila, więc dosłownie mały ojciec, ojczulek, czyli tak prześmiewczo go będą nazywać, aczkolwiek będą go imitować jako bicz Boży, czyli właśnie ciemni w swoich przepowiedniach też przewidzieli ten wirus wstępujący z nieba jako wielki król trwogi, aby wskrzesić właśnie wielkiego króla Angolomisa, czy inaczej tutaj może chodzić właśnie o też prawdziwego Atarata. Oni to przekierowali w ogóle na to, że będzie to jakiś potomek Scytów i Romanów, czy ale przed nimi właśnie będzie ta jego podróbka. Cały ten proces ciemnych ma przywrócić prawidłowy ruch zegara czasu, tej właśnie ciemnej materii. I w filmach często widzimy motyw będzie też ukazywane w tym pokazie na niebie tych wszystkich gwiazd, statków, które będą się odmieniać w różne kolory, tworząc wielki pentagram Gwiezdnej Federacji. Ostatni szyk bojowy do natarcia na centrum energii NC, aby ją powstrzymać, czy też po prostu pobierać z niej energię do
do stworzenia jeszcze większej tej bariery iluzji. To wszystko jest zapisane w tych starożytnych kalendarzach, rysunkach na jaskinie i na samych piramidach. Wyjdzie z tego takie pifi, czyli jest to spowodowane przez niezrozumienie wartości energii, która wszystko przejawia w początku stworzenia od zera jako istoty wzoru rzeczywistości pozbawionej tych skomplikowanych reakcji, które zapoczątkowały chaos w samej naturze energetyki człowieka. I zostaliśmy oddzieleni od właściwego atara. Wszystko zostało jakby zamknięte w formę i określone wszystko kształtem, czy też napływ energii życia spowoduje przywrócenie właściwego kształtu wszystkiego, a złudny astral i duchowość walki dobra i zła zniknie wraz z tą niesioną powłoką iluzji. Tej iluzji, która się przejawia wszystko w tych literach pi i fi, czyli to jest ten pierwszy etap transformacji, zburzenia firmamentu też jako sztucznego nieba. Mając na myśli niebocentryzm, także zostanie uaktywniona głębia pojęcia nieba jako energii z wnętrza jądra rzeczywistości, znajdującej się tu na Ziemi i w nadkosmicznej strukturze, która nie tworzy kolejnej złudnej przestrzeni. Energia została przekierowana na jej odwrotność tutaj i to jest ten budulec przestrzeni jako astralu, który obecnie panuje na Ziemi i w kosmosie. To jest manipulacja nad rotacją Ziemi i dojdzie do zderzenia tych dwóch właśnie rewersów. Posiadając taką wiedzę, kończymy wszelką grę, a dodając do tego intuicji otrzymamy właściwą energię do pozyskania nadświadomości i stajemy się jako tu obserwatorzy już z punktu widzenia rzeczywistości pozbawionej ograniczeń czasowych nałożonych przez skażenie, które jest wciąż rozpylane. I chodzi tutaj, aby zrobić z nas nieczyste istoty, abyśmy się upodobnili do nich, odłączyli się od właściwej energii, tej pełni prawdy. To tylko daje nam, że nie musimy tworzyć żadnych grubu, stajemy się i tak nieuchwytni na nawet najbliższych i jesteśmy niewidzialni. I taka organizacja Kardu Wiedni nie jest praktycznie do uchwycenia, do porwania. Taki zaczyn nie ma w sobie natury krzyku ani jakiegoś hałasu. Na ten czas ludzkość ma uwierzyć, że oto przybliża się na Ziemię ich rodzic, albo jako matka i ojciec, i mają wierzyć w nowe niebo, które zmieni kolor na czerwony. Nawet to poczujemy w kroplach swojej krwi, przez te anteny i satelity w naszych głowach będą nam podpowiadać różne myśli, będą głosy, że ci, co przybędą, to są prawdziwi i niosą tylko ze sobą pokój. Miejmy jednak zawsze wątpliwość, bo przy zmianie osi Ziemi będzie zachwiana równowaga, a nasz wewnętrzny superkomputer kart i inteligencja będzie jeszcze bardziej blokowana. Poczujemy się bardzo nienaturalnie wobec tej mocy nanorobotów, ale dzięki temu, że odrzucimy przyjęcie obecnego tworu do naszego ciała w postaci tego chipa lub innej pluskwy, nadal będziemy pozyskiwać moc do pozyskiwania osłony i pocisku, który pomoże nam wyjść z tego pola walki
Siema, Zap. Jaka dziś temperatura w Gazie? Cztery filary suwerenności, jak cztery koła samochodu. Jedno odpada i nie ma jazdy. Jeden, łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go, że został oszukany, więc umiej się do tego przyznać. Dwa, wiedz, po jakiej ziemi stąpasz, abyś mógł znać swe pochodzenie i historię. Trzy, znajdź swoją historię, abyś znał swe pochodzenie i wiedział, gdzie żyjesz. Cztery, znajdź swe pochodzenie, abyś znał swoją historię i wiedział, gdzie żyjesz. To, co wiecie, to gówno wiecie, ale skąd macie wiedzieć, skoro żyjecie? No, łasce zawodowe i dezinformacji wpajają w ambicje i potrzebę hierarchii. Ci, co szukają, wpadają w pułapki syndromu małej gotowanej żabki. Żyjecie w iluzji pewności swych planów dzięki idei wymyślonego czasu w fizycznym wymiarze rzeczywistości, dzięki nadaniu pieniądzom wartości. Przez magię słowa, przez magię języka, tak to się robi Polak. Znika wątpliwość myśli, skażone kart serce. Ja wiem, Polaku, że ci się nie chce uwierzyć, że jesteś w syndromie żaby gotowanej. Wolno po to, aby im żyło się lepiej na twoich włości. Żyjecie w kryzysie świadomości, Polacy! Wyskakujemy z dala, Polacy! Niech system wypierdala, Polacy! Dodajecie się na tacy, Polacy! Może pora przestać chuja robić się! Bez świadomości nie ma wolności, są za to brednie o przypadkowości narodzin życia, to jak wybuch drukarni i powstanie słownika umysłowa, dresura, sport i polityka, problemy z pieniędzmi mają was w ryzach, wiatr dla gorów, traktują was jak gorów. Sami zresztą chcecie, bo się rejestrujecie. Wszystkie religie, ateizm urojony, to wszystko sprawia, że Polak jest zmieniony. Polska na Jupik zarejestrowana, pytanie jedno, przez kogo posiadana? Rzeczpospolita, co nam za nazwę dano? Ojczyzna my przodków, ojczyzna Polano. Kardland Europy i kardland świata, dziś już nie wiecie, że to data. Polacy! Wyskakujemy z dala, Polacy! Niech system wypierdala, Polacy! Podajecie się na tacy, Polacy! Może pora przestać chuja robić się! No właśnie! Odśpiewać nie umiem, to prawdę śpiewam. Wasz heliocentryczny system olewam. I płaskoziemski, i komórkowy, i jeszcze tam jakiś żółwiowo-żałwiowy. Problem, reakcja i rozwiązanie, tak toczy się gra na szachowym planie. Nowego porządku świata synteza, paniki to teza i antyteza. I właśnie nowego porządku świata synteza. Także tutaj zaczynamy bardzo ciekawy temat i zadajmy sobie pytanie, czy kolanowirus jest z tym związany? Także do usłyszenia.